Jesteśmy na torze wyścigów konnych w Warszawie, gdzie odbywa się gala Zwolnionych z teorii. Witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Już po raz dziewiąty na finale 9. edycji Olimpiady Zwolnieni z teorii. Brawa dla Was przede wszystkim. My jako Budimex wyłonimy kilka najlepszych zespołów, które miały najlepszą prezentację projektu społecznego realizowanego w edycji 2022-2023. Jako Budimex stawiamy bardzo mocno na rozwój młodych osób. W związku z tym w ubiegłym roku dołączyliśmy do Fundacji Zwolnieni z Teorii i wspólnie z Fundacją utworzyliśmy autorski program Praktyka, która z Tobą zostanie. Firma Budimex od lat angażuje się we wsparcie edukacji polskiej młodzieży. Razem z Fundacją Zwolnieni z Teorii odwiedziliśmy w ubiegłym roku 127 techników stacjonarnie i 70 zdalnie. Dotarliśmy do ponad 12 tysięcy uczniów, którym pokazywaliśmy, przybliżaliśmy Budimex i budownictwo, jak wygląda w rzeczywistości poprzez wykłady z przedstawicielami naszego biznesu i też prowadząc różnego rodzaju webinary. Spośród wszystkich projektów wybraliśmy 3, które zyskały nasze największe uznanie. Postanowiliśmy w ramach nagród i docenienia tych zespołów ufundować 3 nagrody. Nagrodą główną będzie remont wybranej sali techników. Mówiąc trochę szerzej o działalności firmy Budimex jako super miejscu dla rozwoju młodych ludzi, mogę powiedzieć, że w tym roku uruchamiamy też program stażowy dla uczniów technikum. W dłuższej perspektywie promujemy nasz program praktyk, gdzie studenci, myśląc przyszłościowo o karierze w budownictwie, mogą do nas dołączyć na studenckie praktyki. Rekrutujemy praktykantów do działów HR-u, biur handlowych, biur technicznych i każdego obszaru związanego z budownictwem. Hasłem naszego programu praktyk jest: praktyka jest miarą sukcesu. Chcielibyśmy kształcić młode osoby w zakresie budownictwa, żeby rozwijali swoje kompetencje w tym kierunku i mogli później dołączyć do nas, do naszej ekipy Budimexowej. Ogromnie dziękujemy wszystkim uczestnikom całego programu za zaangażowanie, wsparcie, pomysłowość i zapraszamy do naszego programu za rok.